Cześć wszystkim! Dzisiaj w odcinku postanowiłam, że nagram 10 rzeczy, których brakuje mi w Norwegii, bo o tym zazwyczaj się nie mówi. Ogólnie wyjeżdżając za granicę, często mamy po prostu jeden cel, po prostu wyjechać, czy to do swojej miłości, czy to w celach zarobkowych. Wiecie, powodów jest mnóstwo, powody są różne i wtedy nie zastanawiamy się nad tym. Te rzeczy dopiero widzimy po czasie. Więc dzisiaj chciałam o tym opowiedzieć. Ja mam takich 10 i wydaje mi się, że przynajmniej 7 osoby, które mieszkają w Norwegii, mają to samo. Więc zapraszam do oglądania. Numer 1 to jest oczywiście rodzina i tego mi brakuje. Brakuje mi rodziny. Wydaje mi się, że tego nie muszę rozwijać, bo wiadomo, o co chodzi. Oczywiście kolejność tutaj będzie przypadkowa. Numer 1 rodzina, wiadomo, a później to nie jest tak, że czegoś brakuje mi więcej, bo powiedziałam o tym wcześniej, tylko kolejność jest przypadkowa. Numer 2 pogody. Bardziej 4 pór roku. Tutaj ja opowiadam o Stavanger, bo ja mieszkam w Stavanger. W Oslo jest inaczej, na północy jest inaczej. Ja mieszkam w Stavanger i tutaj są tak jakby dwie pory roku. Zima zazwyczaj jest deszczowa, jesień też jest deszczowa. Lato zależy, ale zazwyczaj po prostu nie pada. To oznacza, że jest lato wtedy. Brakuje mi tego przejścia, bo jest jasno, powiedzmy tam od kwietnia, gdzie dni są dłuższe, do powiedzmy września, a później nastaje ciemność i ja tego nienawidzę. Nienawidzę tej zimy, nienawidzę tego, że nie ma tych przejść takich łagodnych. Tutaj w Stavanger bardzo rzadko jest śnieg, jeżeli już pada, to utrzymuje się przez 1 lub 2 dni i ja tego nie lubię. To mi przeszkadza i brakuje mi takiej polskiej zimy, brakuje mi takiego polskiego lata, polskiej wiosny, kolorowej jesieni, tego mi brakuje. Numer 3, słońce. To można podciągnąć pod pory roku, chociaż to jest troszkę coś innego. Brakuje mi bardzo tutaj słońca, więc jeżeli to słońce już jest, tak jak ostatnio mówiłam, wszyscy się rzucają na to słońce i ja też się rzuciłam i no, dostałam wysypki, którą mam do teraz. Wydaje mi się, że to jest od słońca. Bardzo witaminy D brakuje. Wpływa to na nastrój. Trzeba tu być jakimś podwójnym hardkorem i podwójnie silnym być psychicznie, żeby przetrwać, bo pogoda na pewno ma duży wpływ na to, jak się czujemy, i Norwegia niestety nie pomaga. Więc słońce, na pewno brakuje mi słońca. Numer 4 to jest jedzenie. Mimo tego, że tutaj mamy obecnie Graszka, nasza jest zamknięta, ale mamy tutaj polską knajpę, jest ogólnie tutaj dookoła kilka innych polskich knajp, są polskie zapiekanki, ale mimo to brakuje tego jedzenia, brakuje takiej różnorodności. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo mamy tutaj knajpy i pakistańskie, hinduskie, chińskie, tajskie, co chcecie, to znajdziecie. Tylko na przykład mówię tutaj o takim barze mlecznym, który na pewno jest w Polsce niedoceniany, że idziesz i na przykład chcesz sobie kupić szklankę kompotu, albo chcesz sobie zjeść pieroga, albo chcesz naleśnika. Nie musisz tego robić w domu, oczywiście można wszystko zrobić w domu, tylko mówię ogólnie o takim pójściu nawet, żeby się zrelaksować, żeby nie myśleć o gotowaniu, tylko i sobie coś zjeść. Bardzo tego brakuje. Piąty punkt, ubrania. Sklepy z ubraniami. Tu jest, mam wrażenie, że Norwegia się zatrzymała w czasie i nie ma tutaj wyboru. Uwierzcie mi, możecie uważać, że Norwegia jest takim nowoczesnym krajem, ale
jeżeli pojedziecie do Polski. Pewnie, jeżeli jesteście z większych miast, na przykład z Gdańska, z Warszawy, z Krakowa, to jestem pewna, że spotkaliście wielu Norwegów, Norweżek w sklepach z ubraniami. I jak oni się zachowują, jak oni wyglądają. Oni wyglądają trochę jakby byli z zoo wypuszczeni. Byli wypuszczeni z zoo na otwartą przestrzeń do natury, bo trochę tak jest i wcale się nie dziwię, ja trochę też tak mam, że tutaj jest bardzo ograniczony wybór dla osób takich młodych jak ja. Jest H&M, jest Kubus, jest Lindex, tam Gina Tricot i kilka innych sklepów. I to wszystko. Jeżeli chcecie coś lepszego, ceny są bardzo wysokie i możecie tylko się odnieść do zakupów online, które no, nie każdy lubi. Czasami chcecie po prostu iść się wyluzować do sklepu na zakupy i jedno i to samo wszędzie. W Polsce jest ogromny wybór i tego mi brakuje. Numer 6. To jest tak samo odnośnie do kosmetyków. Na całe szczęście otworzyli nam niedawno Normala, czyli to jest taki odpowiednik Rossmana, ale to i tak nie to samo co w Polsce. W Polsce, jak idziecie, macie Hebe, Naturę, Rossmana, w Tesco nawet, zwykły dział w Tesco jest dużo większy niż tutaj w Normalu. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Z jednej strony to jest fajne, bo idziesz, nie masz wyboru, kupujesz, wybierasz z tego, co masz, zaoszczędzasz czas, ale czasami chce się wiecie, podotykać, popatrzeć, powąchać, wybrać z czegoś. Nie ma tutaj tego. Bardzo ograniczone. Brakuje. Numer 7, trochę też związane z jedzeniem, to jest bazarki. Takie zwykłe warzywniaki. Mamy tutaj, co prawda, na rynku w Stavanger czasami trzy takie auta, które się wystawiają z jedzeniem. Trochę dalej, jak pojedziemy w Kleb, ale tu już trzeba jechać. Brakuje właśnie, jak wchodzisz do takiego bazarku, pogadasz sobie z panią, powąchasz, dotkniesz, że ten na przykład pomidor pachnie pomidorem, a ten słonecznik w lecie możesz sobie sama połuskać. Nie ma czegoś takiego tutaj i bardzo nad tym ubolewam. Jedzenie ogólnie tu jest plastikowe, ja tego jedzenia nie lubię. I jak już nie polubiłam przez tyle lat, to pewnie nie polubię. Więc brakuje warzywniaków. Doceniajcie warzywniaki i wspierajcie osiedlowe warzywniaki. Numer chyba 8 czy 7? Pogubiłam się, nie będę już numerować. To są rozrywki. Brakuje tutaj rozrywek, na przykład takich jak aquapark, takich jak kino. Co prawda jest tutaj kino i czasami nawet leci polski seans, ale ten polski seans jest raz na jakiś czas i wtedy wszyscy się rzucają na te filmy. A po prostu nie wiem, zachce ci się iść do kina i chciałoby się iść na jakiś polski film. Na przykład, gdybym zachciało mi się dzisiaj iść do kina, no to średnio. Więc kino, aquapark, jakieś kręgle, tutaj są tylko jedne. Ogólnie taka rozrywka dla młodych ludzi, też bardzo ograniczona. Nie ma tutaj tego. Są zwykłe jakieś baseny, gdzie można popływać, wiecie, na długość, ale nie ma na przykład aquaparku. W Polsce jest tego na pewno dużo więcej. Brakuje mi takiej tutaj też przynależności. Ja tutaj w Norwegii czuję się dalej trochę wyobcowana, niestety. Jest to smutne, jest to przykre i bardzo mi to przeszkadza, ale nie ma takiej przynależności, takiej, że jestem Polką i co prawda jest tu dużo Polaków, ale ja tutaj nigdy nie będę przynależeć. To nigdy nie będzie moje miejsce. To będzie zawsze Norwegia, w której ja mieszkam, a to nie będzie mój dom, jeżeli wiecie, o co chodzi. I tego mi brakuje, tego poczucia.
To jest chyba jeden z takich bardziej przeszkadzających rzeczy tutaj, mieszkając. Kolejny punkt, kobiecość. Dziwny punkt, pewnie Wam się będzie wydawało, ale kobiety, które tutaj mieszkają, będą rozumiały i wiedziały, o co chodzi. Tak mi się wydaje. Oczywiście kobiecość i dbanie o siebie to jest rzecz, która leży w Waszych rękach, ale tutaj w Norwegii ludzie nie zwracają na to, jak wyglądasz, nie zwracają uwagi. I z jednej strony to jest bardzo dobre, ja to bardzo lubię, ale to też popycha do tego, żeby o siebie nie dbać. I tutaj, jeżeli porównacie Norweżki a Polki, Polki dużo, dużo bardziej o siebie dbają i są bardziej zadbane niż Norweżki. I ja czasami się właśnie łapię na tym, że mi się nie chce, bo nie muszę, fajnie, ale czasami fajnie by było lepiej, bardziej o siebie zadbać, bo na przykład jadąc do Polski, robię to automatycznie, że wstaję rano, maluję się, robię włosy, jestem uczesana, jestem ubrana, wychodzę. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jestem na wakacjach i po prostu jestem w dobrym nastroju. Nie wiem, może mieszkając w Polsce tak tego bym nie robiła, ale zauważyłam właśnie, i to nie tylko ja, ale inne kobiety tak samo, dziewczyny też o tym mówiły, że tutaj się zrobiły takie wory, że dużo bardziej o siebie nie dbają, niż dbają, niż dbały w Polsce. Więc dziewczyny, jeżeli wiecie, o czym mówię, jeżeli też tak macie, to napiszcie mi w komentarzu, bo mam nadzieję, że się nie mylę. Chyba że, no nie, przynajmniej wiem o 4 osobach, które tak mają, więc nie mogę powiedzieć, że wszystkie osoby tak mają, ale przynajmniej znam 4, które też myślą tak jak ja. Kolejnym punktem, i wydaje mi się, że będzie tego więcej niż 10, tak jak powiedziałam na początku, ale kolejnym punktem, który przychodzi mi na myśl, jest brak takiej spontaniczności, takiej, że wychodzisz do siostry na przykład. Ja tutaj nie mam rodziny, a wybór znajomych jest tutaj bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o grupę polską. I na przykład brakuje mi czasami tego, że nie wiem, chciałam zadzwonić do siostry i powiedzieć: ty, zaraz wpadnę na kawę, albo chodź, idziemy na lody, albo chodź, idziemy do kina. Nie ma czegoś tutaj takiego. Oczywiście wiadomo, że w Polsce też każdy ma swoje życie i w Polsce też często ludzie nie mieszkają blisko siebie, tylko w różnych miastach, ale chodzi mi ogólnie o takie spontaniczne spotkania. No, nie musi to być rodzina, ale to mogą być przyjaciele, jacyś znajomi ze szkoły, czy jakieś spotkania klasowe. No tutaj oczywiście to jest ograniczone i tego też mi brakuje. I to już chyba ostatni punkt, że brakuje mi Lidla i Biedronki, ale to chyba nie tylko mi. Ja uwielbiam Lidla i uwielbiam Biedronkę i jak jestem w Polsce, to zawsze muszę iść do tego sklepu, jednego przynajmniej z nich, bo tam jest wszystko. Jest wszystko i możecie znaleźć jedzenie, i książki, i pierdoły, i kosmetyki, i wszystko, czego potrzebujecie. Tutaj sklepy są małe, tutaj... Oczywiście mówiłam już wcześniej o tym, że nie ma wyboru. Jest na przykład Rusta, która jest tania, która ma takie bardziej pierdoły, typu, nie wiem, lusterka, dywany, świeczki, tego typu rzeczy. Ale mimo wszystko fajnie jest mieć wszystko w jednej kupie, w jednym miejscu. Tutaj największy sklep, jaki mamy, to jest Coop-ups. Wielkości, ciężko teraz powiedzieć, ale to jest takie mini Tesco i to jest największy sklep, jaki my tutaj mamy. Więc brakuje mi Biedronki, brakuje mi Lidla, brakuje mi tych tygodni lidlowych, tydzień grecki, tydzień turecki, tydzień amerykański, że możecie sobie coś kupić w danym tygodniu. Oczywiście tutaj też możemy iść do sklepu a la Turek,
Arabów, do Arabów, gdzie też jest jedzenie z całego świata. Oczywiście no nie jest z całego świata i niedużo, ale bardziej chodziło mi o takie, że jest to złączone do kupy i że na przykład tydzień grecki, to sobie możecie coś po grecku. Nie wiem, nie umiem wytłumaczyć, ale pewnie wiecie, o co mi chodzi. Więc to już by było na tyle. I pamiętajcie, że nie tylko za granicą jest tak pięknie i tak cudownie i że my tutaj wszystko mamy, bo są też rzeczy, których brakuje. Oczywiście to są pierdoły, to nie są rzeczy, bez których ja nie jestem w stanie żyć, bo jak widać żyję i funkcjonuję normalnie, tylko że po już jakimś czasie to pewnie wydaje mi się, że zrozumiałem tylko osoby, które są na obczyźnie, które wyjechały z Polski i które od czasu do czasu właśnie będąc w Polsce odwiedzając Polskę, na pewno wiedzą, o czym ja mówię. Może to jest też dawam do myślenia osobom, które planują gdzieś wyjechać na stałe i może są rzeczy, które będą wam tak przeszkadzały, że nie będziecie w stanie wyjechać. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa!